Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista. Dzisiaj zagramy czołgiem włoskim, czołgiem ciężkim Bizon TC45. Jeszcze tego czołgu nie było na moim kanale, więc postanowiłem go tutaj omówić. Jeśli wam się spodoba ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie i jak głosi legenda, za to wszystko otrzymacie 10% do stabilizacji i 10% do maskowania, także bonusy są przednie, wbijajcie na kanał. I jeszcze jeden komunikat, właśnie ostatnio uruchomiłem Discorda, link jest w opisie, jeśli chcecie wbić i z niego skorzystać, zagrać z kumplami w Plutonie, także lub ze mną, także musicie tam być. Nie będę więcej przedłużam, ruszamy do bitwy. No i kochani, mamy mapę z tym, więc szykuje się rozwałka na topce. Plan jest taki, jedziemy na linię 0. Mam nadzieję, że tutaj będzie więcej graczy. Dobra, mamy typa 58. Coś tam za nami jeszcze jedzie, także spoko. Naładujemy magazynek i zobaczymy. Oczywiście, co ja mogę tutaj powiedzieć na temat tego pojazdu. Bizonte ma działo 105 mm z doładowaniem. Magazynek mieści 3 pociski. Wystrzał między pociskami 3 sekundy. Średnie uszkodzenia na minutę wynoszą 1877. Ja tutaj nie wychylam na razie, bo liczę na to, że jakiś czołg będzie próbował ustawić się za kamieniem i spróbujemy go tutaj obić. Kurde, myślałem, że więcej pojazdów za nami pojedzie na tą flankę. I okazuje się w tej chwili, że tylko ja jestem tutaj z jednym czołgiem. No to troszeczkę kiepsko. A na górce pewnie mnóstwo snajperów. No spróbujemy tutaj pograć na wieżę, spróbujemy obić, może coś wyświecimy, jakichś przeciwników. Garnuszek. Pięknie weszło. No jest Hellcat. Szkoda, że ten Hellcat szybciej tutaj nie przyjechał. No byłem przycelowany, liczyłem no tutaj na jakiś pojazd przyjeżdżający, a tu lipa. No i jak co tu chodzi, jeśli chodzi o przeładowanie tego pojazdu. No to pierwszy pocisk ładuje się 16,3 sekundy, drugi 14,5 sekundy, a trzeci 11,5 sekundy. Także szybko strzelność wychodzi tutaj troszkę powyżej 5 pocisków na minutę. Spróbuję strzelić. Nie, odbiło się od kamienia. No szkoda, że to nie weszło. Kurde, teraz tutaj wielki problem jest ten Helka. Bo jakbym wyjechał na tego AMX-a, to będzie mi tutaj rosował i bił w plecy. Przydałoby się go zlikwidować. O, i tutaj z pomocą przychodzi artyleria. No, no tak akurat nie zawsze jestem zadowolony z pracy artylerii, ale w tym przypadku moja radość jest wielka. Emil, czy dam radę jeszcze mi sprzedać pesteczkę? Nie, nie, kurde. Dobra, mamy Emila. Zniknął tutaj. Ja doładuję pociski i zobaczymy, spróbuję tutaj pocisnąć tego AMX-a. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dysponujemy w tym pojeździe 1400 punktami życia. Doładowujemy i ciśniemy. Mam nadzieję, że ten sojusznik mi tutaj pomoże. Dobra, ładnie się tutaj AMX-em obraca bokiem do mnie. Dwa. Czy dam radę go skończyć? Trzy. Oj, ale lipa. Dobra, dobra, dobra. Tutaj mi nam pomógł sojusznik. Depresja w tym pojeździe wynosi 10 stopni, elewacja 20. To jadę tutaj z tej górki, bo nie wiem, czy jeszcze tam coś nie stoi. Szkoda, że nie mam więcej pocisków, by się przydały. Komet przyjmuje pocisk w bok. Niestety nie zdążę przeładować więcej. Pancerz tego pojazdu
jeszcze nie omówiony został, więc pancerz wynosi tutaj kadłub 135 mm przód, 75 bok i 30 z tyłu. Na wieży jest tego pancerza dużo, dużo więcej, bo 185 mm od czoła i po 50 z tyłu i 80 z boczku, także spoko pancerz, można powiedzieć. Jak widzicie, nie pojechałem na Haila Baila na wprost, bo tam na tych górkach zawsze coś jest. No i właśnie wyświeciłem artylerię. Mam nadzieję, że uda mi się ją zgasić. Kurde, ale jest i długa artyleria, super. No ta to już raczej mi nie zniknie. No i dobra, skończony. Jeden kwadrat. No a MX-em na mnie wyjeżdża. Gość ma jaja, trzeba przyznać. Dobra, odbiłem pocisk. No miał jaja. No i dobra. Dobra, tam jest artyleria, ja ładuję pociski. Czy dam? Musiałbym się sprzedać jakąś pestkę. No będę musiał pomalutku zacząć coś pchać, bo... Zaczyna mi uciekać damage. Jest. Jest 5-8. O, wszyscy już próbują zbierać exp na nową linię. Więc tych czołgów jest bardzo dużo. Dwa... No i dobra. Doładujemy. Całe szczęście te typy nie mają na tyle penetracji, żeby mi tu zrobić jakieś większe szkody. Gdzie on jest? Dobra, jest. No, ostatnia pestka i skończenie. Dobra, idziemy po KVH 2. Zasuwamy. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy jest sens w ogóle po tego KVH jechać. Nie ma sensu, moim zdaniem. Tu już damage'u nie zrobię, bo nie wjadę na tą górkę. Niech się tam med z niszczycielem zajmą tym kafałem. A ja pojadę po tego typa 64 i 6B. No jeszcze jest szansa, teoretycznie jest szansa jeszcze na spory damage. O, teraz byłby typ. To byłoby fajnie by to porobić. Podjedziemy. Ja mówię, tutaj ta mobilność daje radę, te działy jest troszkę kiepskie. Ale jestem bot. Ojej, złapałem go na celownik, autocelowanie, niepotrzebnie. Zagrałem tutaj jak bot i to taki straszny bot, bo włączyłem autocelowanie. I nie dałem rady zrobić tutaj damage. A to był fajny pojazd, żeby na nim zrobić jakieś obrażenia. Może go jeszcze złapię. Tutaj gdzieś na przestrzał jakiś. Czy jest szansa? Ale kurde, ten typ 6-4, jaki on jest zwinny. Muszę tutaj lawirować pomiędzy tymi górkami. O Jezu, kurtko po moim spocie. Tu sobie sprawdzę za tą górką, bo tutaj lubią się nieraz czołgi ciężkie ukampić. Dobra, nie ma. Cały czas do przodu. Najważniejsze, cały czas do przodu. Zatrzymujemy się i z 6B jeszcze gdzieś tam jest. On szuka tej artylerii. Dobra, czy dam radę go tutaj przestrzelić? Jeden strzał, proszę, jeden strzał! Jaki dziadowski ten, jaki dziadowski to artyl... O, to... No nie mogę się wysłowić z tych nerwów, kurczę. Działo paskudne, dobra, dostałem zaproszenie do plutonu, to chociaż tyle, spróbujemy. No jeszcze plutonowy mi rozwali, to damage mi zrobi, no. Oloż mi się gorąco zrobiło, że nie strzeliłem. No tyle zmarnowanych sytuacji, a tu powinien mieć już z 5000. 5000 to minimum tym czołgiem powinien mieć zrobione. Teraz jeszcze jest szansa, chociaż na te 400. Chociaż jedną pestkę, żeby mu sprzedać, byłoby super. On jest... Dobra, plecami obrócone, czy wjadę na niego? Bok. Raz i... I dwa, dobra. Huh.
O, jakbym tego typa skończył, to pewnie miałbym 6000, a tak to tylko tyle. Dobra, jest zwycięstwo, czekamy na raport. I mamy raport, wpadła odznaka mistrzowska as pancerny, duży kaliber oraz braterstwo broni. Tylko dlatego, że mnie tutaj kolega zaprosił do plutonu. Wynik drużynowy zrobiłem 4387 obrażeń, 4 fragi i za to wszystko otrzymałem 1570 punktów expa. Raport szczegółowy, tutaj bez żadnych dopołeczek własnych ani klanowych, otrzymałem 16618 srebrników, także całkiem nieźle, a potrzeby były bardzo duże, także i tak jestem na plusie, także radość wielka. Moi kochani, podsumowanko, co ja wam mogę powiedzieć o tym pojeździe? Tutaj akurat na tym pojeździe mam założoną wentylację turbo oraz stabilizację, ale rozważałbym też celowanie szybsze zamiast tej stabilizacji, bo naprawdę czas celowania jest tutaj bardzo, bardzo długi. Tak jak ładowanie pocisków, szczególnie jeśli wszystkie wywalicie tutaj z magazynku. Raczej bym sugerował strzelanie pojedynczymi pociskami i doładowywanie tego pocisku, wystrzelenie całego magazynku tylko w nagłych wypadkach, jeśli chcecie skończyć i wiecie, że będziecie dalej gdzieś dłuższą trasę jechać tym czołgiem, albo ratujecie swoje życie i musicie to zrobić, żeby że to będzie wasz ostatni magazynek. Dla mnie przynajmniej ciężki pojazd, naprawdę ciężki pojazd do opanowania, mimo tego, że to jest magazynek, mi się zawsze magazynkami bardzo przyjemnie grało, to czasami wyjeżdżacie bezsensownie i giniecie, bo jakoś dziwnie u mnie przynajmniej przyjmował ten pojazd. Miał tendencję do wybuchania, przynajmniej ostatnim tygodniu miałem dwa wybuchy, to nie wiem, czy to był przypadek po prostu, czy po prostu tak się zdarzyło. Co ja mogę powiedzieć jeszcze, że ogólnie mogę polecić ten pojazd dla graczy bardziej doświadczonych, bo nie każdy będzie czerpiał przyjemność i dla tych, którzy naprawdę będą używali dużo golda, bo naprawdę jest fajną kontrą na przykład na bezety. Trzy pestki w dolną płytę naprawdę potrafią zrobić tam sieczkę i każdy ta bezeta będzie się wycofywała i wystraszona, a może nawet zejdzie z tego magazynka. No i dobra kochani, dziękuję za obejrzenie tego materiału, dajcie jeszcze raz łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja was gorąco pozdrawiam i do następnego razu.